Proszę Państwa, ciekawe miejsca. Ulica Berezyńska. Gdzie to jest? No, gdzieś pewnie na Pradze. Południe. Rozjaśniło się? A no właśnie, proszę Państwa, ulica Saska, Berezyńska. Tutaj nawet na Berezyńskiej jest galeria Van Golika. I też z Martą Dowosz dałyśmy tam występ piękny. Czasu swego. No, ale dzisiaj rozmawiamy jednak o czym innym. Stara wiara, stary papież, stary przesąd. Proszę Państwa, o przesądzie będziemy mówić, o zabobonie, o jeszcze średniowiecznej ciemnocie i właściwie do końca tego wieku cały czas ta ciemnota będzie. Ta ciemnota będzie. Nawet jak, proszę Państwa, tutaj na biegi Państwo przyjdą do parku Skaryszewskiego, to widać, jak siedzi taki i oparł się o ławkę, poręcz i czeka. Siedzi i czeka. Ale to nie wszystko. To coś znaczy. Siedzi, oparł się. Ponieważ tu w Warszawie dużo żebraków, no to tak się dzieje, że oni się opierają. Ale dzisiaj też w tym Carrefourku, co do 24 jest przy moście Poniatowskim, była mowa o okularach. Tam było. Co sądzisz o okularach? Takie nie to, czy masz okulary, co potrzebne, tylko co sądzisz? Państwo, zobacz, jakie piękne kolory. Chociaż tutaj nie jest Podlasie, to nie jest Podlasie. To nie jest Anglo-Ameryka, Białystok, Prawosławie. To jest po prostu ten nasz stary Park Skaryszewski. To jest ulica Waszyngtona i tam prosto na Pragę Południe. Sprawdzamy kolory, jakie mamy kolory. Saska Kępa Berezyńska. No to akurat przy galerii, proszę Państwa. Jak jesteśmy w galerii, sztuka Hiszpanii. Goście z Hiszpanii przybyli, ale to było już 2 lata temu. Boże, jak nie 3, jak ten czas szybko leci. No i myśmy z Martą Dobosz dały taki występ, koncert po żydowsku i po polsku. No bo teraz wiecie Państwo, i festiwal Singerella, proszę kanał oglądać, oczywiście z Cinderellą, nie mylić z Kopciuszkiem, nie mylić, to inne strony książki. Odróżniać, proszę, odróżniać. Jesteśmy na Pradze Południe, proszę Państwa, jesteśmy w Warszawie 3-milionowej, nie w Anglo-Ameryce, Białystok prawosławnej, tylko w Warszawie Moherowej. No może być też, skoro ten festiwal Singera i żydowski. Proszę Państwa, cóż, korki. Tak jak na godzinę 9, zaraz będzie 9 rano, to nie powinny być korki, ale są. Korki. Proszę Państwa, Rondo Waszyngtona i bardzo powietrze świeże powinno być. Teraz na ten temat dużo mówimy w tramwaju na temat niepełnosprawnych, ale przecież powietrze złe dotyka każdego, dotyczy wszystkich, proszę Państwa. No zobacz. Radio Concito.